na pewno fajny czas, bo Dzień Dziecka też gromadzi dzieci w takim miejscu. Cieszę się, że dzieci też wybierają eventy typowo sportowe, gdzie mogą zobaczyć, tak prawdę mówiąc, z czym taki sport się też wiąże, nie tylko z wysiłkiem fizycznym, natomiast z fajną zabawą. I to jest chyba najważniejsze w tym dniu, bo możemy połączyć tą okazję Dnia Dziecka z przemyceniem fajnych wartości. Ja też jestem tutaj bardzo emocjonalnie związany. Są moje klasy z Bełchatowa School of Volley, gdzie to był taki projekt, który zaczynaliśmy od zera. I cieszę się, że mogłem się z nimi spotkać. Fajnie, że te kilka lat mogliśmy wspólnie dzielić pasję sportową. Takie eventy przedstawiają sport jako fajną zabawę, zachęcają do ruchu, też niektórych mogą nauczyć nowych nawyków, co jest bardzo ważne, żeby nowe pokolenia wchodziły w życie z od razu nawykami, że nie tylko komputerem człowiek żyje, ale również warto się czasami poruszać, mieć trochę z tego fanu. Dzieci dobrze się bawiły, my się z Mariuszem też dobrze bawiliśmy. Trenuję siatkówkę w Skrze Bełchatów. Bardziej to takie zabawowo, z okazji Dnia Dziecka. Też tu były mniejsze dzieci, nie tylko dla nas przeznaczone. My byliśmy akurat na wycieczce w Gdańsku właśnie u Mariusza, bo jesteśmy z jego klasy w Bełchatowie. Pokaz motywacyjny był bardzo fajny. Trening też był bardzo fajny. Wszystko mi się podobało. Bardzo nam się podobało i uważam, że ta motywacja nam dużo dała pewnie do myślenia. No, myślę, że było to naprawdę niezłe, robiło wrażenie.